O sile pokoju. Jestem przeciwko wojnie. Zbyt długo jesteśmy świadkami tego niszczenia i dewastacji Ukrainy. Niszczenia domów, infrastruktury i tych nieopisanych cierpień, które doświadczają tam ludzie. Dziś odmawiam milczenia. Ta wojna ma tragiczne konsekwencje dla cywilów. Słyszymy o bombardowaniach, o strzałach i masakrach. Wiele ludzi traci swoje domy, wiele ludzi się wyprowadziło. Te tragedie są dla mnie nie do zniesienia. Muszę dzisiaj przekazać światu, że nie chcę już tego cierpienia. Wzywam społeczność międzynarodową, rządy innych krajów o podjęcie natychmiastowych działań, żeby nie zatrzymywać pomocy dla Ukrainy. Wojną nie da się znudzić. Musimy doprowadzić do zaprzestania i pokojowego rozwiązania tej całej sytuacji, a nie udawać, że się nic nie dzieje. Apeluję o pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców dotkniętych tą wojną. Wielu ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Musimy zapewnić im dach nad głową, wodę, pożywienie i opiekę medyczną. Jako kobieta wiem, jaka ważna jest rola w edukacji, dlatego powinniśmy też wesprzeć inicjatywy edukacyjne, żeby ten naród w przyszłości mógł się odbudować. Jestem tutaj, żeby wyrazić solidarność z Ukraińcami i chcę potępić przemoc i apeluję o pomoc. Musimy działać razem. Każdy z nas ma moc wpływu na rzeczywistość. Musimy pomagać narodowi ukraińskiemu dalej. Mówię nie dla wojny, mówię tak dla pokoju i solidarności. Nie możemy pozostać obojętni na to zło i na działalność mordercy Putina. Musimy zmienić kraj. Karina Kozłowska.